Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, którzy od pewnego czasu tworzą razem związek, ciągle są w centrum uwagi mediów i publiczności. Ich relacja, pełna niespodzianek i zwrotów akcji nie przestaje budzić zainteresowania, mimo że polska opinia publiczna miała już wiele miesięcy na przyzwyczajenie się do myśli o nich jako parze. Kurzopki jak zostali ochrzczeni przez media, dzielą się ze światem fragmentami swojego życia, co za każdym razem wzbudza duże emocje wśród fanów i obserwatorów. W rozmowie, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zastanawiali się nad tym, jakie informacje i w jakim momencie dzielić się ze światem. Ich status publicznych osób sprawia, że każdy ich ruch jest pod lupą, co niekiedy prowadzi do trudności w ochronie prywatności. My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu, czy w ogóle powinniśmy ją podawać, a okazuje się, że jesteśmy dociskani, wyznali, podkreślając presję, jaką odczuwają ze strony mediów i opinii publicznej, ich sytuacja pokazuje dylematy. Przed którymi stoją osoby publiczne, z jednej strony chęć ochrony swojej prywatności, z drugiej zaś presja dzielenia się nią z zewnętrznym światem. Ta nieustanna walka o zachowanie równowagi między życiem prywatnym a publicznym jest jednym z głównych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć, będąc jednocześnie obserwowani przez całą Polskę. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani z podróży i odkrywania nowych miejsc, tym razem postanowili pracować na odległej Malcie. Ich pasja do podróżowania i chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami z fanami znalazły nowy wyraz w rozpoczęciu wspólnego projektu podcastu Serio. Wybór Malty jako dzisiejszego biura nie tylko świadczy o ich miłości do podróży, ale także o elastyczności współczesnej pracy, która pozwala na łączenie przyjemności z obowiązkami zawodowymi, nawet poza granicami własnego kraju para, która niedawno podzieliła się wieściami prosto z Rzymu. Kontynuuje trend informowania swoich obserwatorów o życiu i pracy z różnych zakątków świata. Zwracając się do fanów z prośbą o polecajki dotyczące Malty, Cichopek i Kurzajewski podkreślają swój zamiar interakcji z publicznością oraz chęć poznawania nowych miejsc na podstawie rekomendacji. Taki sposób komunikacji zwiększa bliskości z odbiorcami i buduje społeczność wokół ich nowego projektu. Podcast Serio to dla nich szansa na dzielenie się opiniami, doświadczeniami i refleksjami w bardziej swobodnej i bezpośredniej formie niż to możliwe w tradycyjnych mediach. Wybierając Malpańską wyspę na miejsce pracy, demonstrują, że nowoczesne formy zatrudnienia oraz technologia dają nieograniczone możliwości zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym. To przykład na to, jak pasje można przekuć w zawodowe przedsięwzięcia, jednocześnie zachowując balans między życiem prywatnym a zawodowym.